cześć, witajcie, ja jestem Pandorema, a w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak swobodnie obracać obiekty. Dzięki czemu dekorowanie wnętrz staje się prostsze i ciekawsze. Ustawianie mebli samo w sobie pozwala nam jedynie na ustawianie mebli przyczepionych do kratki. Te kratki na ziemi możemy włączyć i wyłączyć klawiszem G na klawiaturze. Możemy też bardzo prosto obracać tymi obiektami tylko w 8 stron. Jednak jest możliwość, żeby to przełamać. Kiedy przytrzymamy alt, obiekt, który trzymamy obecnie, całkowicie opuści kratkę, a jego ograniczeniem będzie jedynie drugi obiekt lub ściana. Dzięki temu, trzymając alt, możemy dosunąć stolik do fotela, ruszać oknem górę w dół, tak samo ruszać po ścianie obrazami. Już to daje nam sporo możliwości na ustawienie kilku obiektów koło siebie i na trochę ciekawsze rozmieszczenie ich na ścianie. Dodatkowo, Stawiając obiekt, trzymając nadal przycisk myszki i alt, możemy obracać o 360 stopni obiektem. Jednak, jeżeli trzymanie się innych obiektów i ścian to nadal za mało, wystarczy, że odpalimy konsolę, klikając Shift Ctrl C, pojawia nam się konsola kodów, wpisujemy Bibi Move Objects i kiedy ten kod jest włączony, obiekty całkowicie ignorują wszystko naokoło. Przenikają przez siebie, przenikają przez ściany, możemy je ustawić. W dowolny sposób, więc korzystając z tego kodu i alt, mamy jeszcze więcej możliwości. Możemy dosunąć jeszcze bliżej do siebie obiekty. Dodatkowo, jeżeli postawimy jakiś obiekt na stoliku, na półce, na jakiejś powierzchni, ten obiekt trzyma swoją wysokość. Więc stawiając na przykład lampę na stole, możemy później, trzymając alt, przesunąć ją troszeczkę na tej samej wysokości dostawić kwiatka i od razu robi nam się ciekawiej na tym stoliku. Możemy również skorzystać z jeszcze jednej możliwości jaką daje nam wciśnięcie Ctrl 9 i Ctrl 0. Ctrl 9 podnosi nam obiekt, Ctrl 0 opuszcza w dół. Ja lubię to robić z lustrami przede wszystkim, żeby zmienić ich wysokość, ale można tak naprawdę podnieść wszystko, nawet fotel. Ja jak wiecie lubię mieć ten kod cały czas włączony. Pamiętajcie tylko, że czasem Simy nie mogą przez to korzystać z obiektów, więc jeżeli ma być kto grywalne, pilnujmy się trochę. Wiem, że część z Was pewnie zna już te wszystkie możliwości, które daje nam Alt, czy właśnie Move Object Zone, ale mam nadzieję, że części osób, która o tym nie wie, przyda się taka mała porada ode mnie. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z tego, czy już umiecie swobodnie obracać obiekty. A ja do chwilę będę się z Wami żegnać i pa pa!